W ostatnim czasie tutaj w Lublinie środowiska katolickie zaatakowały kościół protestancki, zniszczyli samochód pastora. Myśli pan, że to dobre podejście jest? Bardzo źle. Nie mam zdania na te tematy. Się tym tak bardzo nie interesuję, mam w sobie bójkę księdza, no ale nie wiem, nie znam się na tym, tak szczerze mówiąc. No to jest tragedia. To są wandale. Darmozjady. Należy potępić wszelkie ataki wandalizmu. Ludzie powinni mieć możliwość wybrania, w jakiej religii chcą żyć. Pierwsze słyszę o tej wiadomości, ale myślę, że to nie jest dobra droga. Porysowali gwoździami samochód i napisali wulgarne słowa i nazwali kościół sektą. Bardzo niedobrze się dzieje, jeśli tak się stało. O kurde, no ja uważam, że nikomu samochodu nie powinno się rysować albo przewijać opon z autopsji, można powiedzieć. Więc absolutnie nie. Nie no, komukolwiek uważam, że to jest... Nie można używać słów niecenzuralnych. Aha. Nie powinno się. Uważam, że to jest poniżej poziomu. No, każdy, kto kiedyś złapał jakiegoś kapcia albo kok... No, to jest nawet niebezpieczne. To nie jest właściwe. Głupota. Czyli potępia pan takie zachowania. Każdy ma prawo. A nazwany jest ten kościół protestancki sektą. Myśli pan, że to słuszne podejście? Na pewno nie. Myślisz, że atakowanie w ogóle jakichkolwiek innych wyznań w taki sposób jest słuszne? Chyba nie. Raczej niebezpieczne. Ja tam w żadną religię nie wierzę, nie wchodzę w to zbytnio. Tyle. Jeśli chodzi o jakieś takie zemsty i wendety, to myślę, że nie, ale no każde otwieranie konfliktu jest, myślę, nierozsądne w ten sposób. Myślę, że kto jest rozsądniejszy, to nie będzie nakręcał tego aż takiego sztucznie pompowanego konfliktu. Jakaś tam mała grupka się wyłamała, zrobiła niemądrą, mocną rzecz, ale to nie należy chyba tego dopuszczać do dalszej eskalacji tego. To, że się różnią, to myśli pan, że możemy jakoś tutaj rozmawiać nawzajem ze sobą, protestanci i katolicy, katolicy, protestanci, prawosławni? Protestanci są religią chrześcijańską. Często spotykają się w kościołach katolickich, modlą się razem, są nabożeństwo ekumeniczne. Ja nie widzę podstawy, żeby nawzajem pełen oskarżeń obrażać siebie. Wręcz odwrotnie, szukać tego wspólne, wspólnie razem się modlić. Pojawiły się takie też informacje, że w niektórych gazetkach w kościołach rozpisywane jest, że protestanci to sekta. O co o tym myślicie? No ja w kościołach, w gazetkach widziałem różne rzeczy, więc jestem w stanie uwierzyć, że tak było. Widziałem o tam jakichś chemtrailsach, 5G, wszystko, oczywiście Jerzy Zięba. Więc jeśli tak, no to bardzo możliwe, że się pojawiło, a nie powinno się pojawić. Pytanie, czy sekta? Nie no, myślę, że kiedy to było? Wielka schizma wschodnia, podział kościoła. Myślę, że tak samo sekta jak i my katolicy, to taka sama sekta jak protestanci. Myślę, że możemy porównywać się, ponieważ to po prostu historycznie zostaliśmy rozłamani. To nie jest jakiś odłam, nikt sobie tego nie wymyślił, tylko po prostu rozeszły się, ten kościół rozszedł się na dwie strony.